Cześć kochani. Cześć kochani. No, witamy na kanale u Agi i Romy po uszy w remoncie. Zapraszamy dziś kochani Was na odcinek o osłonach okiennych. Skupimy się dzisiaj na wewnętrznych osłonach, Agnieszko, w tym odcinku i będziemy rozmawiać o roletce, którą możecie zamontować na oknie dachowym. Zapraszamy na ten odcinek. Zapraszamy. Kochani, tak jak powiedziałyśmy na początku, zajmiemy się dzisiaj osłoną okienną, roletką wewnętrzną na oknie dachowym. Spójrzcie, mamy okno dachowe, był pan monter, wymierzył okno tutaj przy ramach. Nasza roletka będzie się przesuwała w tych właśnie prowadnicach, żeby nie robił się nam tutaj taki balon, żeby to było wszystko tak idealnie, żeby osłonić okno w 100% od wpadającego światła. Mamy tutaj roletkę gumowaną od strony zewnętrznej. Wewnątrz jest struktura materiału. Mamy tutaj kotka, który powoduje jakby uszczelnienie tej roletki, która dochodzi nam tutaj do krawędzi okna. Spójrzcie, chwytamy, jest to specjalna rzecz do chwycenia, taka zaciągamy. Rynno. I ciemno nam się zrobiło. I zrobiło nam się ciemno. Nie ma mnie. Ruchem zwijamy w taki sposób i uzyskujemy okno, które przepuszcza nam w tej chwili światło. Jest to super rozwiązanie. Świetnie przesłoni, wyizoluje nam pokój od ciepła i będzie po prostu ciemno i przyjemnie. Roma, mówiłaś o osłonie od wewnątrz. Mhm. Czy to musi być zawsze szary kolor? Nie, kochani. Wszystkie kolory są dostępne, jakie sobie tylko wymarzycie. Od jasnego po ciemny, po czarny, biały. Wszystkie jakie są możliwe, takie są dla Was dostępne. Jakie sobie wymarzycie? A kolor szyny? A kolor szyny może być biały, może być srebrny, może być antracytowy. Też są Czyli też jest do wyboru. Tak, wszystko co jest związane w tej chwili z oknami. Mamy różne kolory okien, mamy drewno, mamy antracyt, mamy białe, więc wszystko jesteśmy w stanie tutaj do tego elementu dobrać. Kochani, dziękujemy za dzisiaj. Nie byłyśmy dzisiaj w bazie wojskowej, jak to by się wydawało na początku. Też nie jesteśmy w kosmosie, ale jesteśmy w pokoju dziecięcym, w którym zastosowaliśmy osłonę okienną, wewnętrzną, roletkę gumowaną, która pozwala nam spójrzcie zachować w 100% ograniczenie od światła. Tak, możemy zaciemnić pokój. W nocy mamy ciemno. Kiedy już nastaje ranek latem, to nadal mamy w pokoju przyjemnie, chłodno i ciemno. Dziecko może się wyspać. Moja rodzice również. Tak. Czyli daje nam to w 100% komfort i chłodu, i tego, że mamy zaciemnione. Ja rozwiązuje wiele problemów po prostu. Tak, dokładnie. Także kochani, jeśli Was interesują nasze filmy, zapraszamy na kanał u Agi i Romy po uszy w remoncie. Subskrybujcie nasz kanał, bądźcie na bieżąco ze wszystkimi filmami. Jeśli macie jakieś fajne rozwiązania na zaciemnienie i wychłodzenie Waszych pokoi na poddaszu, to zapraszamy do tego, żebyście napisali w komentarzach i wysłali zdjęcie. Jak je rozwiązaliście? Opiszcie nam. My za dzisiaj już dziękujemy. Zapraszamy na kolejne odcinki. Do miłego, do zobaczenia. Na razie. Pa! Pa.